witam serdecznie. Nie pokazywałem jeszcze, jak wygląda maszynka od strony elektrycznej, więc otworzę teraz panel sterowania i pokażę, co tam się w środku dzieje. Zapraszam. Tutaj mamy podłączenie głównego zasilania bezpośrednio do akumulatora. Akumulator oczywiście na zewnątrz. Tutaj mamy dwa regulatory obrotów 20-amperowe. Zasilanie i wyjście do silników, jeden i drugi. Tutaj mamy przekaźnik samochodowy, zwykły samochodowy, prosty przekaźnik 30-amperowy, który załącza silniki ze zdalnego sterowania, czyli z pilota załączam silniki, czyli pilot załącza cewkę tego przekaźnika, a główne styki przekazują napięcie do tych właśnie regulatorów obrotów. Regulatory obrotów mają wyciągnięte na zewnątrz jeden i drugi potencjometry, którymi będę sterował prędkość poszczególnych silników. Tutaj silnik górny, silnik dolny i gdy ustawiam wyższe obroty silnika górnego, a mniejsze obroty dolnego, wychodzą takie piłki topspinowe. A jeżeli dam więcej obrotów w dolnym silniku, a mniej obrotów w górnym silniku, wychodzą piłki tak zwane slajsowane, czyli ze wsteczną rotacją. I tak po sobie można ćwiczyć różnego typu uderzenia. To jest wyłącznik główny, właśnie, który załącza bezpośrednio silniki z pominięciem zdalnego sterowania. Gdyby coś się ze zdalnym sterowaniem stało, to można i tak używać, używając właśnie poszczególnych wyłączników. Moduł zdalnego sterowania, tutaj jest od niego pilot, sobie wisi. Moduł zdalnego sterowania mam umieszczony z przodu. Tutaj właśnie jest on odizolowany taką blaszką, żeby odizolować go od silników, które zakłócają pracę tego układu. Wyciągnąłem na zewnątrz, właśnie tutaj widać, w takim kształcie musi być antenka od tego zdalnego sterowania. Dałem tutaj jeszcze taką blaszkę, będę to testował. Jakoś maksymalnie odizolować antenkę od zdalnego sterowania od silników, które naprawdę zakłócają jego pracę. Co do tutaj wyłączników tych małych, to jest załącz, wyłącz, zdalne sterowanie. Zwykły wyłącznik, który wyłącza moduł zdalnego sterowania. Tutaj jest to wyłącznik, który załącza ruch horyzontalny, czyli lewo, prawo. Tutaj jest wyłącznik oraz regulacja talerza do podawania piłek. Jest to też regulator obrotów, ale tym razem 10-amperowy. Taki w zupełności wystarcza do motoreduktora. Właśnie do do tego talerza. Tutaj jest wyłącznik dwubiegunowy. Raz, dwa. Z pozycją 0. Wygląda on z tyłu tak. Jest to wyłącznik dwubiegunowy z mostkiem i tym wyłącznikiem uruchamiam i zmieniam obroty właśnie tego tutaj siłownika, który reguluje wysokość wyrzucanych piłek, ciągnąc do siebie albo wypychając mechanizm. Tutaj jeszcze główna listwa przyłączeniowa plus i na dole minus. Wydaje się, że ten las przewodów jest tutaj niepotrzebny, ale niestety moduły są osobne, więc przewody do każdego wyłącznika muszą być podłączone, stąd taki wyglądający trochę nieład, ale inaczej się tego nie da podłączyć. I tak to wygląda wnętrze elektryczne maszynki. Jak widać, żadna filozofia, proste sprawy, więc jak tylko poprawi się pogoda, wychodzę na kort. Do zobaczenia.